Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Uprawa Roślin. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Cele zabiegów pielęgnacyjnych w zbożach ozimych: Przeciwdziałanie zaskorupieniu gleby, Zwalczanie zachwaszczenia, Przeciwdziałanie wyleganiu. Po siewie jesiennym lub bezpośrednio z siewem stosujemy bronowanie broną lekką w celu dobrego przykrycia nasion. Jeżeli przed wschodami pojawi się zaskorupienie, wówczas do skruszenia skorupy bronujemy zasiewy broną ciężką lub lekkim wałem kolczastym. Podstawowym wiosennym zabiegiem pielęgnacyjnym jest bronowanie w celu pobudzenia roślin do wzrostu oraz niszczenia chwastów. Do metod zapobiegania chorobom zaliczamy stosowanie płodozmianu, zaprawianie nasion zaprawami fungicydowymi, siew nasion kwalifikowanych wolnych od chorób grzybowych i odpornych na te choroby, zabiegi agrotechniczne, głęboka orka siewna, wiosenne bronowanie oraz odpowiednie nawożenie. Następnie zasilamy plantacje nawozami azotowymi i przystępujemy do zwalczania chwastów, stosując odpowiednie herbicydy. Chwasty w zbożach ozimych można zwalczać zarówno jesienią, jak i wiosną. Bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym w zbożach ozimych jest przeciwdziałanie wyleganiu. W tym celu stosujemy preparaty chemiczne, tzw. regulatory wzrostu, antywylegacze. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.